Cześć, nazywam się Jakub Fryga, studiuję na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na Wydziale Informatyki na specjalizacji sieci urządzeń mobilnych, której opiekunem jest doktor inżynier Michał Tomaszewski. Wybór tej specjalizacji umożliwił mi realizację ciekawych i przydatnych projektów, z których mogą korzystać inni. Dzisiaj chciałem przedstawić Wam mój projekt, który obecnie robię. Jest to urządzenie oraz aplikacja mobilna, która pozwala we wczesnym stadium wykryć chorobę Parkinsona. Urządzenie działa tak, że najpierw oświetla nam nasze oczy, a następnie gasi całe światło oraz nagrywa, jak pod wpływem tego, że zgasło światło, reagują nasze źrenice. Następnie jest analizowane to wideo i przesyłane są wyniki na urządzenie mobilne. Urządzenie mobilne w ładny sposób na wykresie pokazuje nam, jak w czasie zwiększyła się oraz zmniejszyła źrenica oka. Cały projekt bazuje na artykule, który odnalazłem w internecie, który mówi o tym, że jest możliwość wykrycia właśnie na podstawie tego, jak rozszerza się albo zwęża źrenica, choroby Parkinsona. Dzięki temu, że tworzę ten projekt, musiałem skorzystać z nowej rzeczy, a mianowicie musiałem nauczyć się korzystać z Raspberry Pi oraz dodatkowej kamerki do niego, ponieważ telefon komórkowy, dzięki któremu chciałem robić nagranie naszych źrenic, nie pozwalał mi na wykrywanie ich w ciemnym otoczeniu. Obecnie jest to projekt inżynierski, ale zaraz po samej obronie planuję nadać urządzeniu ładną formę dzięki technologii druku 3D oraz wprowadzić to na rynek polski, a następnie na rynek zagraniczny.